Tego, żebym się naprawdę nie spodziewał. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski, a ze mną oczywiście człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, niekoronowany król polskiej polityki, no i człowiek, który będzie niedługo roastowany, Janusz Korwin-Mikke. Ja mam tak naprawdę jedno pytanie, bo oczywiście jest Pan znany w świecie polityki, jest Pan znany z licznych memów, tutaj też rozmawialiśmy o tych memach, mamy swoje ulubione, ale chciałem zapytać, co tak naprawdę bawi Janusza Korwina-Mikke? Co sprawia, że Janusz Korwin-Mikke się śmieje? Co bawi? To samo za chyba normalnego człowieka. Dobre dowcipy. Dobre dowcipy. Czasami sytuacje się trafiają. Trafiają zabawne. Zabawne. O tyle, no. W Polsce jest... To jest kultura dowcipu. To nie w każdym narodzie to jest. W każdym narodzie. Chińczycy nie znają w ogóle pojęcia dowcipu. Nie umieją. Nie rozumieją dowcipów, nie umieją ich opowiadać. Nie wiedzą, o co tu chodzi. No, ale... Ja lubię dowcip. Dobrze, no to w takim razie muszę zapytać, jaki jest Pana ulubiony dowcip? Może Pan opowie naszym widzom, słuchaczom. Rany, to są setki, nie wiem, który wybrać. Pierwszy, który przyszedł do głowy. No dobrze, to bardzo stary dowcip. Rzecz dzieje się w latach 50., gdzie jest poprawa granicy polsko-sowieckiej. Tam postanowiono, z uwagi na linię kolejową, jakieś przesunięcie graniczne. No i przychodzi komisja, która wytycza w terenie, bo tam co innego się robi linię na mapie, a co innego się w terenie wytycza. Chodzi komisja, akurat ta linia wychodzi chłopu przez obejście i mówią do tego rolnika, czy pasem być po tej stronie, czy po tej stronie. A chłop mówi, to ja chcę być w Polsce. Ale ci Sowieci mówią, no to słuchajcie, ale to może będzie u nas będzie kołchoz, będzie wspólne wszystko, a on nie. No, a słuchajcie, ale to u nas są traktory, wszystko, a on nie. Kombajny będą, a on nie. W końcu facet się załamuje i mówi, przyjdźcie do nas jutro do Rewkomu, to pogadamy. Przychodzi do Rewkomu, sapkę wciska, tutaj stół, nakryty czerwonym suknem, prawda, cały komitet, Marks, Engels, Lenin, Stalin na ścianie, prawda. No i co, namyślicie się, chcecie być u nas, a on nie. Facet się załamał, no dobra. Bądźcie sobie w tej pańskiej Polsce, tylko powiedzcie szczerze, dlaczego nie chcecie być w Rosji? Tak szczerze? No, szczerze. Albo żona mi mówiła, że w tej Rosji okrutne mrozy. Tego, żebym się naprawdę nie spodziewał. Dobrze, panie Januszu, widzę, że nawet... Kamerzysta się śmieje, fotograf się śmieje, wszyscy się śmieją, ale potrzebowaliśmy chwili. Panie Janusza, proszę mi powiedzieć, widzę, że nawet w dowcipach przewijają się takie motywy patriotyzmu polskiego. Rozumiem, że... Patriotyzmu? No znaczy patriotyzmu, no to... Patriotyzm. Mogę opowiedzieć dowcip o patriotyzmie. Dobrze, poproszę, jak już tak się pięknie rozgrzewamy. Rzecz jest z lat 70., kiedy już można było wyjechać na zachód. No i ekipa naszych dzielnych tam murarzy wyjechała do Paryża, spędziła tam 3-4 miesiące, zarobiła trochę pieniędzy. No i pod koniec postanowili zaszaleć ostatniego dnia, pójść do Moulin Rouge. Poszli do Moulin Rouge, kupili oczywiście najtańsze bilety tam się na jaskółce, ale zobaczyli, że w pierwszym rzędzie jest kilka wolnych miejsc, no i po przerwie kilku odważnie usiadło w pierwszym rzędzie. Mieli pecha, bo akurat pierwszy numer po przerwie był taki, że te hostesy, te girlsy wychodziły i wyciągały ludzi na scenę. Polak wyglądał oryginalnie, więc go wzięły od razu na scenę, a numer polegał na tym, że one klękają przy nim i zdejmują mu buty. Facet się bronił jak może, ale one to takie hostesy po 1,80 tam są te girlaski w tym. Przecież mały zdjęły mu buty i co się okazało, facet ma na nogach brudne onuce. Nie, sensacja, konferencja dla Kelpaj, AWW, prawda, tak dalej. A z galerii okrzyk: Franek, bądź patriota, powiedz, żeś ruski.
Dobrze, no drodzy Państwo, myślę, że wiemy już wszystko, co musimy wiedzieć. 20 października w Warszawie roast Janusza Korwin-Mikke. Spodziewamy się co najmniej tak dobrych dowcipów jak te dwa. I właśnie chciałem się zapytać już tak na sam koniec, czego możemy się spodziewać na Pana roście? Oczywiście wiem... Nie mam pojęcia, nie widziałem żadnego roastu, nie wiem co to jest. Rozumiem, ale żarty pan przygotuje, czy będzie pan szedł na żywioł, improwizował? Na żywioł, zawsze na żywioł. Wszystkie dziewczyny o tym wiedzą. W takim wypadku, moi drodzy, nie potrzebujemy chyba lepszej recenzji. Wiemy, że pan Janusz Korwin-Mikke zawsze na żywioł. Już tutaj kolejni interesanci. Pan Janusz Korwin-Mikke zawsze na żywioł. Widzimy się 20 października. Ja nazywam się Arkadiusz, pan Pawłowski. Będę miał przyjemność prowadzić to niesamowite widowisko. No i myślę, że zarówno mi, jak i panu Januszowi Korwinowi Mikkemu, jak to odmieniać? Korwin-Mikkemu się oberwie, ale myślę, że też parę razów pójdzie w stronę komików zaproszonych gwiazd. Wiem twardą skórę, nie byle co nie rusza. Powiedzmy sobie szczerze, od 20 lat wierny swoim poglądom, wierny swoim przekonaniom. Widzimy się 20 października w Warszawie. Zapowiada się naprawdę fenomenalny wieczór, pełen dzikiej rozrywki. Dzikiej? Jestem człowiek cywilizowany.